Skąd bierze się przewlekła niestabilność stawu skokowego? W trakcie skręcenia dochodzi do uszkodzenia elementów łącznotkankowych, do uszkodzenia troczków, więzadeł i torebki stawowej. Ich obrębie zawarte są receptory, które mają za zadanie informować nas o pozycji naszego stawu w przestrzeni. Zanurzone są w obrębie odpowiednio ułożonych włókien kolagenowych. Jeżeli więc po skręceniu dojdzie do nieprawidłowego wygojenia właśnie tych włókien i powstanie charakterystyczna, można powiedzieć, łata o chaotycznym ich ułożeniu, receptory nie będą aktywowane w sposób prawidłowy, a co za tym idzie, aktywność mięśniowa również nie będzie prawidłowa.